Spellforce, kolejna gra o czarach moja ulubiona. Dostałem właśnie od deweloperów. Minutę wytrzymam. Pierwsza odpalonka od razu. Kurde, jestem głodny. Pajki Nordic. Conquest of EO. Była taka piosenka, że McDonald's farmę miał EO, EO. FPS Limit. Ponieważ to jest gra turowa, no to on. Grafika, target FPS. Może być. Synchronizacja, okluzja, bloom, cienie. Very high. Low. Nie znoszę, jak nie wiadomo jest opcji na ile. Visual clutter. Gra. Tutoriale. Dziękuję. To jest tutorial. Tak? Carą wistę, zero rządzenia, spawa. Alchemii i nekromanta oczywiście gramy. Playstyle. Wielkie armie, poświęcamy wszystkich. Lokacja. Misty Coast, wspaniałe. Nie! Tutaj. Śnieg. Nie mam pojęcia. Czy jest polski? Właśnie dobre pytanie. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Jeszcze tak zagalopowałem, że nie sprawdziłem. Nie ma polskiego, okej. Jaka ładna. Kiedy wiadomość ze starego mistrza powiedziała ci, że odkryli, że trzeba jakoś ukierunkować przez trzech ogień. Trudne, przecież mi głowa boli tego czytania. Witaj w sile czarów. Podboju EO. Wielki magu. Możesz wyłączyć tutoriale w menu opcji. Albo odwiedzać je w sekcji menu, ok. Na wsadzie się porusza kamerką. Zbliża się kółkiem myszki. Ale można się ruszać trzymając lewy klawisz. Lewym się klika. A prawym się zaznacza. Tak? No ładne. To mi się podobało, o. Że zbliżasz. I zmienia się grafika w grafikę skupy. A teraz normalna grafika. Nie wiem, czy grafika skupy nie jest czytelniejsza. Tylko nic nie możemy tutaj zrobić. Czy mgła jest ładna? Taka se. Gdzie się rekrutuje dziewca? Się nic nie wiem. Okej. Okay. Musimy wybrać coś. Mamy heksy. Heksy, ładne heksy, podobają się. Tu jest wieża mistrza. Główna przygoda. Tu jest główna przygoda. Musisz tutaj, nie wiem, resolve, coś tam robić, żeby popychać główną historię, wygrać grę. Oj, a to? To jest stos. To jest kilka jednostek. Ale jeden bohater. Grałem w tę podobną grę. Używaj stosiki, by eksplorować świat. Walczyć z innymi stosikami. Przeruszanie stosiku. Wybierz stosik. Pokaże się ścieżka. Nie wierzę. Ty! Ciekawy, oryginalny pomysł. Co to za brzydak? Trupy i resztki oznaczają ślady walki,
Czasem walkę w wielkiej hali mistrza, wieży twojego mistrza i wypełniają żal po nim. Instynktownie ręce idą do fletu, który wysłał ci z listem. Macasz go palcami po żłobieniach i wspomnienia spływają, zalewają twój umysł. Nagle flet zaczyna... Co robi flet? No nie, buczeć i wibrować. I małe dźwięki emanują z niego. Zbadaj flet. Jest taka czytanka. Dźwięk zmienia się w flecią melodię. Pojawiają się obrazy na ścianie. Nie, w halu. W sali. W izbie. Postacie przybierają formy, stają się bardziej wyraźne. Widzimy dwie grupy stojące naprzeciwko siebie z podniesioną bronią. Widzisz swojego starego mistrza prowadzącego jedną z grup. Tutorial walki. Pa, jaki najazd. Oj. Walka się zaczęła. Walka jest sercem twojej ścieżki do zwycięstwa. Rozgrywa się w zmiennych turach, tak jak jest alternating current. I kończy się, kiedy jedna ze stron zniknie. Przegrywająca armia zaczyna. Co to w ogóle znaczy? Czy przegrywają? Co za dresiarze. Twoja kolejka. Twoja kolejka, aby podjąć działanie. Wybierz jednostki i dawaj im rozkazy. Kiedy już wszyscy coś zrobią swoje, każdy powiedział to, co wiedział, kończysz kolejkę. Każda jednostka ma trzy akcje dostępne na kolejkę. Wszystkie mogą cię atakować, wykonywać umiejętności. Czy tam... jak jest exit, jak ładnie przetłumaczyć. Kazać zutylizować umiejętności. Użyć dwa, by się przeruszać podczas... Okej. Co to są? Duchowi wojownicy. Czy można ich wybierać? Lodowy golem. Lodowy golem jest stworzeniem żywiołów. Bardzo dobrym w obronie i... przyjmującym na klatę większość wrogich ataków. Zamiast atakować, powinieneś pilnować nim tak, że... weźmie mniej obrażeń podczas przeciwnika. Okej. Okay. A to? Pyromancer. Skrzatek jest mistrzem żywiołów. Śmieszne. Czy tak, bierzemy tych jełopów, duchowi wewnicy. To stwory jakieś duchowne? Nie. Eferyczne, jak się nazywa? Eteryczne chyba. Odporności na ataki fizyczne i... Aha, dobra, rozumiem. Ta gra idzie w żywioły ostro. Ich białe obrażenia omijają odporności żywiołowe. Jest takie sudoku. Okej. Okay. Że widmowe. Czy jak podejdziemy tu i będziemy bić tych jełopów? Halo? A ty? Tak, idą. I bi. Mamy tak, bicie, blokowanie, używanie przedmiotów. Demony, ja fatfu. Tylko jak bić? Nie mogę już bić? Chłopaki, masz jeszcze jeden punkt. Zaznaczam.
Odpowiedź na atak. Musimy to wygrać. Jak przegramy, to będzie przypał. Śmiesznie chodzą. Za każdym razem odpowiadają, czy nie tylko raz. Kolum susie, masz tak. Cold snap. Czyżbym zużył to bezsensownie? Tak. To był cold snap, bardzo fajna umiejętność. Osłabienie żywiołów. Zbroja, fireball. Prawym się. Okej. No to tyle, dziękuję. Ciekawe, zaatakowali mnie? Nie wiem. Jezu, trzy ataki. Aha, bo tak, byli blisko, nie chcieli podchodzić. A to? Idzie, uderzy w tego? Dobra, nie zdążyło uderzyć, super. Ta animacja muszę przyspieszyć, żeby mi krew zalewa już. Status! Rozpaleni, tak? Niektóre umiejętności przenoszą na jednostkę efekty statusu. Fajnie. Flankowanie, aha. Jest spoko. Golem, co ty potrafisz? Atak melee. Jak walniesz tego, zadasz 28. Poruszanie się. Ty mnie chyba bardziej boli niż jego. I to jest smutne. Zaczął się palić. Zaprosimy chłopców, żeby zaflankowali go i dojechali tego debila. A podczas ruchu, z tego, że byli otegowani, dostali się w pierdziel. Już nic nie mogą zrobić, bo są upośledzeni. Aha, w ogóle nic nie potrafią. Mają co? Jak odczytać ten status? Shielded. Dobra, nie czaję teraz, czemu nie możemy sobie wyjść. Czy straciłem punkty doświadczenia nagle? Innymi słowy, umieramy. Chyba, że nie wybrałem dobrych jednostek, ale wybrałem dobre jednostki. Okej, położyliśmy jednym bohatersko. Że kontrataki zrobią punkty akcji, ciekawe. Ujęcie 10, więc bestia się obróciła. Możemy ją w końcu pierdzielnąć potężnie w dupsko. Tak? Jezu, nie znoszę tego. Klikam najpierw to, teraz prawym. Czemu go nie uderzysz? Karolek, proszę uderz. Core Dwellers. Jeszcze raz ty, albo to byłeś ty. Się obrócił, czyli wy teraz wyjdziecie. Ja, mamy to, dobrze. Czy mamy to, skurde. I teraz, wykorzystując magiczną siłę ognia, ciśniemy. Czemu nie... A, w tych. Jezu Chryste! Zaczęli się palić. Czy mam poradnik do Sins of Solar Empire?
Miałem kiedyś poradnik, miałem go napisać, mimo że gra zawierała poradnik sam w sobie, bo dystrybutor zrobił. Musiałem przepisać poradnik z gry, tak żeby się nikt nie pokapował. Takie dostałem rozkaz, to było genialne. To było coś podpisali po pijaku. W golu. Podpisali, że miał być poradnik. Ja mówię, w grze jest poradnik. Kto kupi poradnik w gola, kiedy do gry dostaje poradnik? Nie interesuj się, napisz co jest i ten. Pozmieniaj trochę i... Szkoda gadać. Pojawia się figurka, podnosi rękę i z fleta obrazki znikają. Czy skończyła się magia? Fajnie, fajnie. Wrażenia walki cały czas odtwarzają się w twojej głowie. Idziesz sobie przez wygięte schody, wieża uszkodzona, opuszczona. Jakoś zatrzymuje obecność swojego mistrza. Fajnie, fajnie. Zabierasz akcję. Tak, nie jest to figurka. Jakiś ukradli Żyrandol. Ale nie tylko zaatakowali, ale okradli. Są ślady. Idziesz do obozu i dojedź. A, gobliny. Kurde, no fajne, zapiszmy teraz, bo już mi głowa boli. Tak, to jest twoja wieża. Tak, 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 super gra. Save można nazywać? Zobaczmy, czy save można nazywać. Na stówę się da nazywać, bo to jest ten. XXI wiek. Można! Ja, super! Jest polski znak. Tak, dokładnie. Kiedyś wrócimy, tak? Ładne, ładne. Zobaczmy, jak przyjęła społeczność. Czy jeszcze w ogóle wyszło oficjalnie? Czy ktoś mogłem pokazywać, czy... Nie, mogłem. Wyszło trzeciego. Wydeweloperem są opanowani przez grawitację. Stworzyli generała fantazji. Sagę. Wilki na West Windzie. Fantastyczny generał. Wilki. Co to za gra wspaniała? Analog Solo Adventure. To jest DLC. Tutaj, 70 zł, Adventure RPG. Gra, w której... Wikingowie ze wspaniałych... Gdzie jest gameplay? Osada Wikingów. Ciekawe. Dostałem nagrodę. To jest świat Dark Eye RPG. 44 osoby oceniły bardzo pozytywnie. Nie, 34 to tylko znaczy ile oceniło. Mogło zagrać tak 10 razy więcej. Mogło zagrać 300, mogło kupić 300 osób. Mogło zagrać jeszcze więcej.